Cześć, z tej strony Bącki, a tutaj dzisiaj chciałbym wam pokazać graber HDMI, który sobie kupiłem. To nie będzie długi film, ale chcę po prostu zobaczyć, co tam się w środku kryje. Jestem bardzo ciekawy tego urządzenia. No i tak, po otwarciu paczki jest i samo urządzenie. Tutaj na takim zbliżeniu wam pokażę, jest zasilanie z mikro USB, input HDMI, mikrofon, po drugiej zaś stronie USB 3.0, wyjście audio i wyjście HDMI. I tak naprawdę to jest wszystko, co się tutaj znajduje. Z kolei w samym opakowaniu są dwa przewody. USB typ A, zapewne ten do podłączenia do komputera, który będzie miał obraz przechwytywać. Tu z kolei kabel zasilający typ A i micro USB. Oprócz tego, jak do każdego sprzętu elektronicznego, dołączona jest oczywiście instrukcja obsługi. No tutaj będę miał lekturę, ale widzę chociażby na przykładzie OBS-a jest tutaj opisane, co i jak zrobić. Tutaj nawet mamy krótki diagram, co i do czego podłączyć. No dobra, to ja w takim razie się z tą instrukcją do porządku zapoznam, podłączę sobie to wszystko i zobaczymy, jak ten sprzęt się sprawdzi w praktyce. Na potrzeby testu przetargałem z salonu mojego X-Kloca, podłączyłem go pod ten graber, cały w ogóle ten graber już podłączyłem. Także, tutaj jest wejście HDMI, tu jest podłączona konsola, tu poprowadziłem zasilanie, co zdążyłem zresztą już sprawdzić, nie da się go zasilić z USB, z komputera, trzeba podłączyć do kostki. Tu z kolei jest HDMI, które leci już do telewizora i które jest uruchomiona gra, ale zaoszczędzę wam tego oczopląsu. No i przez USB podłączony jest do mojego komputera, aby ten mógł przechwytywać obraz. No i dobra, ja sobie przełączę źródło obrazu na komputer. Pokażę wam teraz, jak skonfigurować to w OBS-ie. Nie jest to nic naprawdę skomplikowanego, dosyć prosta procedura. Więc tak, ja zacznę od tego, że zmienię sobie nazwę sceny. Tak, dla ułatwienia. Nazwę Grabber. Teraz trzeba dodać urządzenia do przechwytywania wideo. Zatwierdzić. No i tu już automatycznie złapał sobie USB wideo. Można zostawić domyślne ustawienia urządzenia. Można to zmienić i dopasować do własnych preferencji. Jak sami widzicie, obraz jest już przechwytywany, dźwięk już jest też przechwytywany, aczkolwiek o wiele lepiej wygląda to już na właściwym nagraniu, które zresztą za chwilę wam pokażę. No i tutaj możecie sobie zobaczyć, jak faktycznie wygląda taki obraz przechwycony przez ten graber. To jest plik nagrany bezpośrednio już na komputerze, także nie będę was więcej katował nagraniami z kamery, a i mnie otwiera to kilka nowych możliwości. Przy okazji zaspokoję też ciekawość swoją i pewnie też niektórych osób, które ten film oglądają, i zajrzę do środka. Czy to oznacza, że zerwę plombę? Owszem. Czy stracę gwarancję? Jeszcze jak? No dobra, śrubki na bok. Ja musiałbym dojść do tego, jak to w ogóle otworzyć. Wygląda, jakbym musiał to wypchnąć jakoś. Otwieram to dla was, żebyście wy nie musieli. I tak, jestem świadom tego, że właśnie pozbyłem się gwarancji, ale mówmy się, to jest sprzęt za 60 zł. Aha. No i w środku wygląda to w ten sposób. Otóż za wiele w sumie o tym nie powiem. Zakładam, że tu znajduje się główny chip. Macro Silicon. Ciekawe, czy wśród moich widzów są ludzie, którzy bardziej się na tym znają, są w stanie coś więcej powiedzieć. Tutaj widzę niewykorzystane otwory na piny. Ground. Reset. Kolejny scalaczek. I tu też Micro Silicon wszystko. Także tak w bardzo ekspercki sposób wam teraz przedstawiłem, co znajduje się w środku. Nie ma za co. No, złożyłem go do kupy. Także tak to się przedstawia. Jakbyście byli zainteresowani tym sprzętem, to link do niego zostawię wam w opisie. Więc w takiej oto krótkiej formie przedstawiłem wam, co ten maluch potrafi. Pewnie często on będzie gościem na moim kanale i dzięki temu ułatwia mi życie. Na tę chwilę nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać, podziękować wam za uwagę, zaprosić na następne moje filmy. Trzymajcie się. Cześć.